Kapuśniak z kiszonej kapusty. Pyszna i rozgrzewająca zupa. Najczęściej robię kapuśniak na żeberkach, ale akurat miałam łopatkę i ogromną chęć na kapuśniak. Tak właśnie powstał ten przepis, a kapuśniak okazał się bardzo smaczny i sycący. Proporcje podaję w filmie, a poszczegóły zapraszam na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Około 70 deko łopatki wieprzowej kroję w niedużą kostkę. Mięso przekładam do garnka z niewielką ilością oleju i przez chwilę je przesmażam. W tym czasie cebulę kroję w drobną kostkę. Dodaję ją do mięsa i oczywiście również przesmażam. Na dużych oczkach tarki ścieram warzywa, jedną pietruszkę, dosyć sporą marchewkę, i kawałek selera. Warzywa dodaję do garnka z mięsem. Wrzucam 2 liście laurowe, 4-5 ziarenek pieprzu, 3 ziela angielskie, pół łyżeczki kminku, kilka ziarenek kolendry i łyżeczkę soli. Wlewam wodę i chwilę gotuję. Jeśli nie lubicie kminku czy kolendry, to po prostu ich nie dodawajcie. Następnie dodaję 1 kg kapusty kiszonej, odciśniętej z soku, ale sok zostawiam. Zupę gotuję, aż kapusta będzie miękka. Ponieważ zupa była bardzo gęsta, a w trakcie gotowania kapusta nieco zmniejszyła swoją objętość, to dolewam teraz jeszcze ciepłą, przegotowaną wodę. Dodaję 2 łyżki masła i gotuję zupę pod przykryciem jeszcze kilkanaście minut. Jeśli trzeba, to ją dosalam. W międzyczasie w osobnym garnku gotuję ziemniaki pokrojone w małą kostkę. Jeśli zupa jest mało kwaśna, to dolewam pozostawiony sok z kapusty. Jeśli jest zbyt kwaśna, to można dolać trochę wody, w której gotowały się ziemniaki. Będzie łagodniejsza. Kapuśniak jest pyszny, a po inne sprawdzone przepisy zapraszam Was na www.talerzpokus.tv.